Do wspólnego oglądania zaprasza Horda, producent nawozów dla roślin akwariowych. 10 łatwych ryb do akwarium słodkowodnego. Ten właśnie film u mnie na kanale ma największe powodzenie i największą liczbę wyświetleń. Jeżeli nie widziałeś tego filmu, to Cię uspokajam. Postaram umieścić ten film w opisie tego filmu. Będzie można zobaczyć ten film. I w sumie nic dziwnego, że ten film miał tak dużą liczbę wyświetleń. Dlatego, że uważam, że coraz więcej mamy świadomych akwarystów, chociażby z racji tego, że mogą tacy akwaryści wejść na live'a u mnie na kanale i posłuchać takiego eksperta jak Damian Lewiński. Teraz już ci ludzie wiedzą, że ci, którzy nie mają za dużego doświadczenia, nie mają co się brać za jakieś mega trudne gatunki ryb akwariowych. To po prostu zwyczajne wyrzucanie kasy w błoto. No należy też przypomnieć, że to jednak męczenie tych zwierząt i warto by było najpierw rozpocząć swoją przygodę akwarystyczną od takich gatunków, które są naprawdę twarde i trudne do zabicia. W dzisiejszym odcinku swoje propozycje ryb, które są mega łatwe w hodowli i są polecane dla tak zwanych świadomych akwarystów, przedstawi nie kto inny jak nasz stały ekspert Damian Lewiński. Jak to Damian mówił i naprawdę mi to od razu malował się uśmiech na twarzy, przy tych rybach naprawdę trzeba się postarać, żeby je zabić. Jeśli uznasz ten film za interesujący, nie zapomnij zostawić kciuka do góry i zostaw komentarz. W ten sposób radykalnie zwiększasz swoje szanse na to, że system YouTube powiadomi Cię o kolejnym moim filmie na tym kanale. Ci, którzy są tutaj po raz pierwszy, nie mogą zapomnieć o tym, że trzeba włączyć subskrypcję. Teraz zapraszam na film, w którym jak zwykle dużo ciekawych, merytorycznych informacji z dodatkiem humoru. Zapraszam. Aquascaping TV, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj z nami ponownie nasz ekspert od ryb akwariowych, Damian Lewiński, który na co dzień zajmuje się akwarystyką przy ulicy Niemcewicza 24 w Łodzi. Tam właśnie można go spotkać. Dzień dobry, Damian. Dzień dobry. A propos rybek. Zrobiłem film, który u mnie na kanale cieszy się największą popularnością z wszystkich filmów. A to jest film, którym podniosłem temat ryb, które są, że tak powiem, trudne do ubicia. Czyli 10 najłatwiejszych ryb akwariowych. Ale ja poprosiłem Damiana, żeby zaproponował 10 swoich faworytów, które po prostu można zabić tylko i wyłącznie jakimś kijem, wkładając do akwarium. Damian, zaczynajmy. 10 według Ciebie najbardziej łatwych, najtrudniejszych do zabicia ryb akwariowych. No ja tutaj sporządziłem sobie taką listę najtwardszych zawodników, jak to mówią moi klienci, ryby odporne na idiotów, ale ja bym to powiedział, że ryby dla świadomych akwarystów bardziej, bo jak ktoś zaczyna z akwarystyką, to lepiej zacząć od takich gatunków, które po prostu ciężko ubić, żeby po prostu nie znęcać się nad zwierzakami swoimi błędami. A wiadomo, na czymś trzeba się uczyć, lepiej się uczyć na czymś, co jest twardsze, niż na jakichś delikatnych gatunkach, które, że tak powiem, są mało odporne na błędy akwarysty. I zaczniemy tutaj sobie od gatunku numer jeden, jeśli chodzi o odporność na błędy akwarysty, czyli od ryb z jeziora Wiktorii. Mam tutaj aż dwa gatunki na tej liście, które mam wymienione, którym woda zupełnie nie przeszkadza w życiu, a właściwie parametry wody nie przeszkadzają w życiu. To są gębacze wielobarwne i gębacze Nubila. Dwa gatunki, które u nas często w ofercie są. W tym momencie mamy tylko gębacza Nubila, ale wielobarwnego również na zamówienie możemy bez problemu dla Was ściągnąć. Zresztą mieliśmy też bardzo długo je w ofercie z tego względu, że jak ktoś przychodził i totalnie się nie znał, a chciał jakąś dużą pielęgnicę, to gębacze są wyborem numer jeden. Z tego powodu, że samce i samice są dosyć kolorowe, no i są właściwie odporne na
rozstrzał parametrów od wody lekko kwaśnej po nawet mocno zasadową. W ogóle im woda w życiu nie przeszkadza. Może być w wodzie mało tlenu, może być w wodzie dużo azotanów. To zupełnie w niczym nie przeszkadza. Jeśli parametry nie zmieniają się dynamicznie, a ryba jest w stanie się do nich przez jakiś czas przyzwyczaić, to właściwie zdzierży wszystko. Podobnie jak gara rufa, która po prostu, jeśli daje się odpowiednią ilość czasu, to jest w stanie się przyzwyczaić do naprawdę hardkorowych warunków. Ale jej tutaj nie umieściłem w zestawieniu z tego względu, że ona niestety jest wrażliwa na nagłe zmiany parametrów dużo bardziej niż te gębacze wielobarwne, które już taką odporność dosyć dużą mają. I o ile im się tutaj jakichś hardkorowych wahań parametrów nie zrobi, to one naprawdę są w stanie bardzo wiele zdzierżyć. Ale czyli ona nie jest numer dwa, po prostu tak, tylko tak... Nie, to ona jest na marginesie. Na marginesie, tak. Tutaj kolejny gatunek to jest wielkopłet wspaniały. Wielkopłet wspaniały to jest ryba, która po prostu zniesie wszystko. Akwarium bez filtra, akwarium z filtrem, akwarium na ziemi, akwarium bez ziemi, akwarium suche i akwarium mokre. W każdych warunkach jej się będzie podobać. Ja tutaj lekko się wtrącę, potwierdzam, jak miałem tą rybę za dziecka, to naprawdę tam było bagno. Mama mnie cały czas goniła, weź wyczyść to akwarium, ja zawsze miałem tysiąc innych spraw i ta ryba w ogóle nie robiła sobie z tego nic. No wielkopłet pod warunkiem, że nie jest zbyt mały, żeby używać labiryntu, jest naprawdę w stanie znieść bardzo mocno zabrudzoną wodę i praktycznie brak tlenu w wodzie. Małe niestety jeszcze nie potrafią z tego korzystać, więc tutaj dla małych, dla rybków wielkopłetów trzeba, że tak powiem, troszkę lepsze parametry. No ale już tam powiedzmy od 3 cm w górę, to naprawdę jest ciężka ryba do ubicia i trzeba się dosyć mocno postarać, żeby ją wykończyć. Wielkopłet, jeśli sam siebie nie wykończy, bo one są dosyć agresywne w stosunku do siebie, zwłaszcza sam które walczą gdzieś tam o terytorium albo bronią swojego gniazda, to tak naprawdę powodować, żeby zdechły, no to naprawdę trzeba się mocno postarać. W dodatku są dosyć mocno odporne na choroby, co też jest, tak jak u poprzednich gatunków, o czym nie wspomnieliśmy, dosyć fajna cecha z tego powodu, że nawet jeśli kupimy je z szemranego źródła, małe prawdopodobieństwo, że doprowadzimy do jakiejś tragedii w akwarium, która spowoduje, że te ryby nam padną. No i Damian, jeszcze trzeba wspomnieć o dość dużej tolerancji na niskie temperatury, nie? Tak, tak. Odporność na wahania temperatury również jest tutaj, że tak powiem, na plus dla tego gatunku. Kolejny z labiryntowatych gatunek, który jest odporny praktycznie na wszystko, to jest gurami dwuplamę. Gurami dwuplamę można rozmnażać nawet w doniczkach bez filtra, w takich ogrodowych, znaczy balkonowych, takich powiedzmy tam 60 czy 80 cm na 15 szerokości i głębokość jakieś tam 20 cm. Wiele hodowli w Polsce w ten sposób te gurami rozmnaża i to w niczym w życiu im nie przeszkadza. Można też oczywiście trzymać i rozmnażać je w akwarium, bo nikt nie mówi, że w życiu ma być tylko źle, może być też lepiej. Aczkolwiek gurami znoszą zarówno te złe parametry, jak i dobre, w ogóle nie protestując, rozmnażają się tak samo w każdych warunkach, a jedynym ograniczeniem w ich rozmnażaniu jest dopływ pokarmu oraz to, żeby woda po prostu nie wyschła. W każdych warunkach sobie poradzą. Numerem tutaj 5 na liście jest Gymnophagus terapurpura, czyli ziemiojad, o którym już mówiliśmy w poprzednim filmie, który nagrywaliśmy o rybach zimnolubnych. Nie dość, że ten gatunek odporny jest na rozstrzał temperatur między tam 30 stopni, a powiedzmy 10, to parametry wody mu zupełnie w niczym nie przeszkadzają. Zarówno woda miękka i kwaśna jest dla niego super, jak i woda twarda i zasadowa też jest super. Pod warunkiem, że filtracja działa, to on praktycznie poradzi sobie w każdych warunkach. Jest to numer 5 z tego względu, że jest to gatunek, który jest mało odporny na jedną z chorób męczących pielęgnicę, czyli na wiciowca. Tutaj jeśli wyleczymy taką rybę z wiciowca i trzymamy ją w akwarium po kuracji metronidazolem, to ona jest po prostu niezniszczalna. Jeśli nie mamy w akwarium wiciowców, no to co byście nie robili w akwarium, naprawdę ubić tą rybę jest bardzo ciężko. Pod warunkiem, że ją nie zagotujecie albo całkiem nie zamrozicie, to nie doprowadzicie do jej zgonu. Co byście w akwarium nie robili i jakie pomysły na kombinowanie w swoim akwarium byście nie mieli. No i woda jest warunkiem koniecznym, to chyba, Damian, tak? Żeby tak, była. Tak. Trzeba nalać wody, tak. Tak, okej. Okay. Ale tutaj mamy też na liście takie gatunki, które bez wody też sobie radzą. O! Będzie później. To mnie zaciekawiłeś. Tutaj mamy dwa gatunki, które są ex aequo, czyli pielęgnica zebra i pielęgnica miodowa. Są to dwa gatunki, które teoretycznie pochodzą z zasadowych wód, aczkolwiek hodowli są już od tak dawna, że zarówno w wodzie lekko kwaśnej, jak i w mocno zasadowej bez problemu sobie radzą, mnożą się, są w stanie odchować młode nawet
przykład w akwariach z innymi pielęgnicami i z innymi dosyć agresywnymi rybami. Pielęgnica zebra według mojego, że tak powiem, według moich obserwacji jest w stanie odchować młode w każdym akwarium z każdą obsadą. Ja miałem taki przypadek, że wpuściłem pielęgnicę zebry na karmę dla pielęgnic pawiokich. No i na rybek pielęgnicy zebry ubił mi jedną pawioką. Po prostu zebry skrzyknęły się w grupkę i tam 30 takich zeberek pomiędzy 1,5 a 3 cm po prostu zabiło rybę, która miała 20 cm długości. To jest mega waleczna rybka, super. Obrała ją po prostu ze skóry. Także tutaj duża ilość zeber jest w stanie ubić rybę nawet 30, 40 czy 100 razy większą od siebie bez problemu. Tutaj te ryby naprawdę są w każdych warunkach odchować młode w stanie, podobnie jak bazalciki kostarykańskie, które również taką, że tak powiem, właściwość mają. W tym, że bazalciki kostarykańskie już nie są tak odporne na wodę z tego powodu, że w hodowli są troszkę krócej, a właściwie tak samo długo, ale nie były aż tak wiele rozmnażane w niewoli, jak pielęgnica zebra czy miodowa. Tutaj numer 8, danie opręgowane, czyli absolutna podstawa dla każdego, kto zakłada sobie akwarium. Nie ma chyba człowieka, który by nie założył akwarium i jego pierwszą rybą nie byłoby danie opręgowane. W naszych czasach, czyli za czasów Sławka i moich, były to danie opręgowane klasyczne, czyli potwierdzam. Te czarno-białe, zwykłe pasiaki, czy też ta odmiana hybryda tego dania kropkowanego z daniem opręgowanym, taka lampanka. Tygrysie się nazywało. Tak, tygrysie hybrydy, które były jeszcze mocniejsze od tych dań opręgowanych zwykłych. To jest ryba, której absolutnie parametry w życiu nie przeszkadzają wody. Jest w stanie wytrzymać w każdym warunkach niska zawartość tlenu, wysoka zawartość tlenu. Ona do wszystkiego się przyzwyczai, jest w stanie wszystko przeżyć. Dodatkowo jest mega odporna na choroby. Mega, mega odporna na choroby. Dlatego danie opręgowane to taki koń trojański w akwarium. Jeśli kupimy danie opręgowane z bardzo kiepskiego jakości sklepu zoologicznego, takiego, gdzie po prostu nikt się rybami nie zajmuje, są puszczone samopas, a od 100 lat nie była robiona żadna dezynfekcja w akwarium, no to takie danie opręgowane może po wpuszczeniu do akwarium, mimo że jest rzeźkie i dobrze sobie pływa, doprowadzić do tego, że cały zbiornik po prostu nam wysadzi w powietrze i wszystko zdechnie. Z tego powodu, że danie opręgowane jest nosicielem praktycznie wszystkich chorób bezobjawowo, a akwarium te wszystkie choroby mogą nam przenieść się na nasze rybki, które mieszkają u nas w akwarium i doprowadzić do tego, że po prostu wybuchnie mega, mega epidemia w wyniku tego, że wpuściliśmy danie opręgowane, które nie było przeleczone do zbiornika z szemranego źródła. To też jest taki sposób na zarabianie giełd takich patologicznych, które w ten sposób po prostu dbają o to, żeby istnieć, czyli sprzedając po prostu danie opręgowane, te takie, czy to kolorowane, czy te zwykłe. Delikatne rybki się zarażają i wtedy tak, z powrotem człowiek przychodzi. Wtedy człowiek przychodzi z powrotem po ryby, a wytłumaczenie jest takie, że to była wina akwarysty, bo przecież danie przeżyło, a reszta zdechła. Także to jest najprostszy sposób i najstarszy patent znany takim patologicznym sprzedawcom na giełdach akwarystycznych szemranej jakości, takich na jakichś stadionach czy innych miejscach, gdzie ryby są sprzedawane i pod pozorem, że wszystko jest okej, doprowadzane jest po prostu do sabotażu w akwarium w ten sposób. Numer 9 tutaj na liście to jest kirys pstry i spiżowy ex aequo, z tego z powodu, że oba gatunki są bardzo podobnej wytrzymałości w akwarium. To już jest naprawdę, nie wiem które, ale podejrzewam, że któreś pokolenie hodowane w akwarium i one również są w stanie przeżyć praktycznie w każdych warunkach. Tylko w bardzo kwaśnej wodzie kirys spiżowy i pstry jest w stanie zachorować na tyle, żeby zdechł. Również bardzo odporne na choroby i mogące być przenosicielami wielu chorób, zwłaszcza na przywry. Są dosyć mocno odporne w porównaniu do innych kirysów. Tylko małe osobniki świeżo po wylęgnięciu są wrażliwe na te choroby. Duże naprawdę są w stanie znieść bardzo duże zaposażenie przywrami skrzelowymi i nic im się za bardzo nie dzieje z tego powodu. I tutaj taki koń trojański również w postaci kiryska, którego sobie do akwarium wpuścimy, może niestety doprowadzić do wysadzenia zbiornika w powietrze. Dlatego trzeba pamiętać, że jeśli coś jest twardym gatunkiem i wpuścimy to do akwarium z delikatnymi gatunkami, no to zwłaszcza kupując to w szemranym źródle, możemy doprowadzić do tego, że po prostu akwarium nam całe obumrze w wyniku tego, że wpuściliśmy predatora na taką ziemię z bezbronnymi ludkami, którzy nie są w stanie się obronić przed takim drapieżnikiem. Damian, tutaj powiedziałeś ciekawą jedną rzecz i teraz właśnie chciałbym cię dopytać właśnie o to, czyli z tego co wynika, i z czego, jak mam nadzieję, dobrze zrozumiałem, czy wielokrotność rozmnażania danego gatunku w warunkach akwariowych determinuje jego jakby odporność na niektóre patogeny mieszkające w akwarium?
No to jest selekcja negatywna, czyli po prostu przeżywają te gatunki, te osobniki, które są odporne na to, co zniosły w akwarium. A że akwaryści są różni, lepsi i gorsi, no to raz, że mogą być rozmnażane osobniki, które były chore, a dwa, że mogą być rozmnażane osobniki, które niekoniecznie były trzymane w warunkach odpowiednich dla danego gatunku. Co też powoduje, że te ryby z biegiem czasu stają się coraz bardziej odporne na patogeny i coraz bardziej odporne na warunki środowiska. Co z jednej strony jest dobre dla akwarysty, bo powoduje, może się dłużej cieszyć rybom? One się lepiej adaptują w akwarium, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, są też tutaj przenosicielami chorób z tego powodu i kupując taką rybę z szemranego źródła, można doprowadzić do naprawdę hardkorowej epidemii w akwarium. A więc mamy kolejną grupę bardzo łatwych ryb, ale z drugiej strony, jak Damian wspominał, należy tą grupę ryb łączyć też z głową, bo wiadomo, tak jak Damian mówi, no nie wpuścimy jakiegoś przykładowo danio z tak zwanego handlu szemranego od niepewnych ludzi jakimiś delikatnymi rybkami, bo po prostu danio może nic nie być, ale na grzbiecie albo w środku może mieć tam tego bardzo dużo złego, co zarazi te delikatne ryby, a wtedy już prosta droga do katastrofy, co nie? Tak, dokładnie tak jest. Tutaj mamy jeszcze ryby, które już są totalnie odporne, ale z racji tego, że nie nadają się do każdego akwarium, umieściłem je dosyć daleko na liście. Jest to jeden gatunek, który jest drapieżny i w akwarium po prostu poluje na inne ryby, a drugi gatunek, który jest dosyć ciężki do nabycia. Ale to są oba gatunki, które są odporne na wszystko, włącznie z brakiem wody. No to dawaj, no przepraszam, myślałem, że już koniec, a to dopiero nie, no, ciekawe się zaczyna. Nie, tutaj hardkory będą. Teraz mamy wielopłetwca senegalskiego, który nie dość, że jest odporny na właściwie każde parametry wody i w każdym rodzaju zbiornika sobie poradzi, byleby miał coś do jedzenia, jakieś mięsko. I tutaj kolejny gatunek, czyli łaziec. To jest Anabas testudineus, gatunek, od którego wzięła się cała nazwa rodziny ryb labiryntowanych, czy ryby łaźcowate. To jest gatunek, który bywa transportowany w stanie żywym przez kilka dni w koszach, w których są tylko wilgotne liście. Na targach normalnie sprzedają te ryby jako żywe, trzymając je w koszach z wilgotną mchem, czy tam jakimiś innymi wilgotnymi liśćmi. One są w stanie przechodzić ze zbiornika do zbiornika, czołgając się na swoich płetwach. Jak wyschnie ich zbiornik macierzysty, w którym żyją, to po prostu ta ryba bierze się, zawija, wychodzi sobie ze zbiornika i łazi sobie od zbiornika do zbiornika, szukając lepszego domu. Ja widziałem tą rybę na jakimś filmie National Geographic albo jeśli chodzi o hardkorów w akwarystyce, to jest ryba, która jest numerem jeden w byciu hardkorem, z tego powodu, że po prostu jest w stanie przeżyć wszystko poza utopieniem. Z racji tego, że w większości używają one do oddychania swojego labiryntu, który jest bardzo dobrze u nich wykształcony i dzięki temu są w stanie oddychać powietrzem atmosferycznym w sposób mega wydajny, dużo lepszy niż z swoimi skrzelami, to taką rybę właściwie można doprowadzić do śmierci w jeden sposób, czyli ją utopić. Dlatego one niestety do Europy nie trafiają aż tak często, z tego powodu, że tą rybę najlepiej transportuje się na sucho. A wiele hurtowni niestety nie kuma tego. Ja zamawiałem też kilka razy łaźce, no i taki Azjata, który nie wykazał się zbyt dużym intelektem, nalał wody do zbiornika, do torby z tymi łaźcami, wpuścił ich tam kilkanaście sztuk, a z racji tego, że to duża woda, duża ryba, one szybko zasyfiły wodę i doprowadziło to do spadku ilości tlenu w worku, co doprowadziło do śmierci. Dużo lepiej by było dla takiej ryby, gdyby one zostały wysłane bez wody. Po prostu zapakowany w duży worek z jakimś wilgotnym mchem, czy z innymi wilgotnymi nawet chusteczkami i ta ryba, podejrzewam, żeby lepiej przyszła niż w takich warunkach zapakowana w wodę. Jeśli chodzi o hardkorowych zawodników w akwarium, to jest numer jeden. Została umieszczona na końcu listy tylko dlatego, że te ryby są praktycznie niedostępne u nas w Europie i bardzo ciężko je kupić, a jeśli już się gdzieś pojawiają, to sporadycznie i raz na kilka lat w ofertach, czy to hurtowni, czy też osób, które prywatnie importują. A na choroby też jest... One są odporne na wszystko. To jest taka ryba, że o ile poprzednie gatunki, jak się nie rozdeptało ich, to faktycznie ciężko było się ich pozbyć, to tutaj nawet rozdeptać jest ciężko, bo ona ma promienie na płetwie na tyle ostre, że przebije buta i jeszcze wda się zakażenie i człowiek, co będzie ją atakował, umrze od tego. Także no tutaj już jest ryba naprawdę odporna na wszystko poza utopieniem. No ale popatrzcie, cały czas nowego czegoś się uczymy. Nawet tego, że ryba może się utopić.
tylko i wyłącznie na kanale Aquascaping TV takie rzeczy od naszego zarąbistego eksperta Damiana. Mam nadzieję, że wam się podobała lista, tak na szybko, na kolanie pisana, ale takie ryby, które przyszły mi od razu do głowy, to wpisałem na nią takich, że tak powiem, topów odpornych na akwarystów. Ja tutaj, Damian, te nasze wywiady dzisiejsze będę wrzucał wtedy, kiedy będę miał drugą zmianę i nie będziemy mogli robić live'ów. I do was tutaj taka prośba. No jeżeli chcecie kolejne odcinki z Damianem, z ciekawostek akwarystycznych, o rybach, może o jakichś parametrach wody, albo jeden już mamy zaklepany odcinek, czyli o roślinach zimnolubnych, no to po prostu napiszcie w komentarzu, a my z Damianem postaramy się znaleźć czas i nagrać wam to. A ważne, żebyście tylko napisali w komentarzu, co was interesuje i na jaki temat, żeby zrobić ten odcinek. A ja tutaj jeszcze z prywatą uderzę. Pamiętajcie o naszych patronajtach i jeśli wam podobają się filmiki, to jeśli stać was na to, żeby nawet tym najniższym progiem zasilić nasze konto patronajta, to będzie nam bardzo miło, czy to sławkowe, czy moje. Nawet najniższym tym zasileniem powodujecie, że po prostu mamy motywację do tego, żeby dla was nagrywać, a z racji tego, że czasy są jakie są i nie jest łatwo, że tak powiem, przetrwać, takie minimalne wpłaty, które was nie zabolą, a dla nas są wsparciem, będą dla nas motywacją do tego, żeby działać, tworzyć i generować dla was treści, które będą wam się podobały. Dokładnie. Jak to mówił klasyk, nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ja o tym 15 filmów zrobiłem, że nie jest łatwo. To było w Misiu bodajże. Tak jak Damian mówi, fajne jest to, że no niekiedy ktoś doceni innego człowieka. Ja przypomnę jeszcze, że na moim Patronite jest taka opcja, w której wesprzecie mnie, a przy okazji Damiana. To jest tam takie combo. Bo jak będę się przeprowadzał już do Polski na stałe, no będzie trzeba wyposażyć te moje zbiorniki w jakieś ryby i Damian się zadeklarował, a ja tak wpadłem na taki pomysł, żeby trochę odciążyć Damiana, no to wszystko to, co właśnie tam padnie, tego właśnie Patronite, to po prostu bym oddał jemu. No, jeszcze coś pewnie będę musiał mu też zapłacić, no bo szkoda mi człowieka, bo nieraz w ferworze tutaj walki tak mówi coś, co później pewnie żałuje w domu, jak idzie do z tego live'a. Dlatego każdy wie, że no jednak rybki kosztują, hodowla kosztuje. Prąd, ostatnio film żeśmy robili na temat prądu, a w zasadzie na temat rybek, które nie potrzebują za dużo prądu, grzania wody. Wszystko jest drogie. Z Damianem znamy się dość długo. Mam nadzieję, że się lubimy, bo ja Damiana tak, Damian mnie nie, oczywiście. I no co, trzeba będzie sobie pomagać. Ja już nie mogę się doczekać, jak wrócę do Polski, to wtedy będziemy mogli przejść na współpracę na całkiem innym, że tak powiem, szczeblu. Pewnie nieraz jakieś wspólnie akwaria zrobimy, może nawet i dla was. Damian, zgadza się, nie? Ja to zawsze chętnie. Ja takie budowanie akwarium zawsze traktuję jako przygodę, a im bardziej skomplikowane i bardziej wymyślne akwarium, tym większa przygoda. Także nie ma tak, jeśli chodzi dla mnie ograniczeń, jeśli chodzi o rozmiar i skomplikowaność zbiornika i obsady, jest tylko ograniczenie, jeśli chodzi o budżet. Jeśli kogoś stać, to ja jestem w stanie zrobić mu takie akwarium, jakie nikt mu nie zrobi. Tak, jedynym ograniczeniem jest wasza fantazja. W dzisiejszym odcinku moim waszym gościem był Damian Lewiński, który zajmuje się akwarystyką na ulicy Niemcewicza 24 w Łodzi. Tam możecie do niego zajrzeć. Prędzej trzeba zadzwonić, bo Damian praktycznie tam przesiaduje całe dnie, ale niekiedy wraca do domu na przykład się wyspać. Co jest bardzo niepożądanym zjawiskiem, bo Damian też powinien tam spać, bo niektórzy klienci mogliby przyjść na przykład w nocy. No, ale wczoraj dwie osoby dzwoniły o 22 chyba, jedna, a druga 21 chyba 30, także nie dają pospać. Także temat jest jakby rozwojowy i być może tam Damian się przeprowadzi na stałe niedługo i wtedy nie będzie trzeba dzwonić, ale póki co, jeżeli chcecie odwiedzić Damiana, no to dzwońcie, no bo jakby to nie jest taki jakby standardowy sklep od godziny
9 do godziny przykładowo 16 czy 18. Obiad, śniadanie, pieski też są czasem. No ale też zamian, wiesz, ktoś na przykład zadzwoni do ciebie przyjść o 20, no to jeszcze pójdziesz, jak jest konkretna jakaś ta, czy tam o 19, czy nie, nawet wiesz, jak... się ktoś umówi, to ja mogę nawet iść o 1 w nocy, tylko trzeba się po prostu wcześniej umówić i o to chodzi. Na 100% być. No bo dlatego niestety, mówię, że to nie jest jakiś standardowy sklep, nie? W Polsce największym problemem jest niestety to, że ludzie najpierw się umawiają, potem nie przychodzą i wyłączają telefony. To mnie najbardziej wkurza i to jest największe chamstwo, że nawet ktoś nie ma tyle odwagi, żeby powiedzieć pocałuj mnie w dupę, tylko po prostu wyłącza telefon i rób se co chcesz. Czekaj na niego, nie czekaj. Brak odpowiedzialności takiej cywilnej za swoje jakby nawalenia, nie? Dlatego ja też z drugiej strony zacząłem traktować tak klientów, że jak nie wyślą mi drzwi zdjęcia, jak już są na miejscu, to po prostu nie idę na hodowlę, bo wiem jak to wygląda. Ja idę i później czekam na nich 2-3 godziny, zanim oni przyjdą. No tak, ja to powiem ci dobry pomysł. No jednak proces ewolucji trwa nie tylko to jest w świecie wyścig, przyrody, ale w wyścig, świecie... Wyścig zbroi, klient kontra sprzedawca. Tak, jakiś klient jakąś broń defensywną wymyśli, to Damian ofensywną wymyśli jeszcze bardziej. Żeby klienta tutaj oczywiście nauczyć dobrych manier. Nic więcej nie mamy na myśli. Dobra, Damian, dziękuję ci ślicznie za to, że jesteś bardzo miłym chłopcem i chcesz z nami się dzielić wiedzą. Damian teraz ładnie powie naszym widzom do widzenia. Do widzenia i do zobaczenia na najbliższym live'ie. Dokładnie, właśnie. Trzeba wspomnieć o live'ie. Te filmy, które tutaj z Damianem wam nagrywamy, to będą takie wstawki w tym czasie, kiedy będę po prostu miał drugą zmianę i niestety, no robota to robota. No trzeba zarabiać na chleb. W przeciwieństwie do niektórych, którzy mówią, że żyję już tylko i wyłącznie z live. Dobra. No ty to jesteś jakiś inny. Zamiast jeść ciastka i inne takie, to chleb. No tak. Była jedna taka pani, co mówiła, żeby jeść ciastka. Była, ale o niej już nie wspomnimy. Straciła głowę dla tej idei. No tak. Dobra, dzisiaj to by było wszystko. Zachęcam do tego, żeby odwiedzać moje też dawniejsze filmy. Zaglądajcie do Damiana na kanał. Jak Damian wspomniał, pamiętajcie o Patronite. W moim przypadku też można w tradycyjny sposób wesprzeć na YouTubie, ale... No i pamiętajcie, że nie trzeba tutaj przelewać nam milionów, żebyśmy chcieli to produkować dla was. Wystarczy nawet te tam 5 czy 10 zł wsparcia i od razu człowiek się lepiej czuje, jak wstanie rano i widzi, że ktoś docenił to, co robimy, zamiast tylko pisać jakieś złośliwe komentarze pod filmami albo nagrywać filmy o filmach, które robimy. Dokładnie. Albo, że można było to zrobić lepiej i zaglądasz na człowieka profil na YouTubie, a tam jeden film z trzęsącej ręki i bez dźwięku. Takie też rzeczy przerabiałem już nieraz, ale jakby Damian, ja przez lata działalności w cudzysłowie na YouTubie wytworzyła u mnie się też naturalna skorupa. Taka twarda skóra na różne takie rzeczy. Wiesz, to jest ewolucja, to tak jak u tych rybek, o których dzisiaj żeśmy rozmawiali. Tak samo w moim przypadku po prostu, no, tyle razy już tych rzeczy dziwnych było dużo, że w ogóle przestałem o tym myśleć. Nie warto sobie tym głowy zaprzątać i tobie też radzę, żebyś tak zrobił, bo, no, zwariować idzie. Dobra, na razie, cześć. Na razie, cześć.